Dzień dobry Państwu. Przed nami czas ważnych rozważań. Jak budować odporność psychiczną poprzez zarządzanie emocjami? Jak uczyć tego dzieci? Jak korygować błędy? Też jak edukować? Jak pomagać? To są bardzo ważne pytania. Postaram się chociaż w części na nie odpowiedzieć. Najpierw na początek powiedzmy sobie, czym są w ogóle emocje. Każdy z nas mówi o emocjach, używamy tego słowa kilka razy dziennie najczęściej, ale czy zastanawiamy się, co to właściwie jest? Emocje pozwalają organizmowi dostosować się do bodźców z otoczenia, obejmują zarówno sferę psychiczną, jak i fizyczną, to znaczy odczuwamy je również w ciele. Emocje niewątpliwie, czujemy to wszyscy, zapewniają nam energię i są taką informacją o tym, co się dzieje w naszym organizmie. Przeczytałam takie fajne porównanie, bardzo mi się spodobało w jednym z czasopism, że emocje są taką rolę spełniają jak kontrolka w aucie. Czyli informują o tym, co się dzieje w środku samochodu. I tak samo u nas, w przypadku każdego z nas, emocje informują o tym, co się dzieje w naszym umyśle, w naszym ciele. Pamiętajmy też o tym, że za każdą emocją kryje się jakaś potrzeba. Na przykład za emocją radości potrzeba dzielenia się, za smutkiem potrzeba pocieszenia i co więcej, że nie ma dobrych i złych emocji. One po prostu są. Jednak musimy mieć na uwadze, że spostrzeżenia, myśli, przekonania mogą być trafne, nietrafne, słuszne, niesłuszne i wpływają na to, jakie emocje przeżywamy. Psycholog Paul Ekman wyróżnił takich 6 podstawowych emocji. Radość, smutek, złość, strach, odraza, zaskoczenie, pogarda. Zaś pozostałe emocje potraktował jako emocje złożone, będące w pewnym sensie kombinacją tych emocji podstawowych. Co jeszcze warto wiedzieć o emocjach? Szanowni Państwo, wszystkie emocje są nam potrzebne. Także te, które są uznawane za negatywne. Tak jak powiedziałam, jak te kontrolki w aucie. Tak jakbyśmy słuchali tylko części tych kontrolek, a na inne nie zwracali uwagi, no to wtedy łatwo o nieszczęście. Wyrażenie emocji jest nam konieczne dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Wtedy jesteśmy sobą, gdy wyrażamy to, co czujemy. Emocje są też ważną częścią naszego doświadczania siebie, innych i świata. Są dla nas informacją, co jest ważne. Warto też pamiętać, że to samo wydarzenie może wzbudzać różne emocje u różnych osób. Czyli, że emocje to jest też coś bardzo subiektywnego. Że jedna osoba może się z tego samego bardzo cieszyć, inna pozostać na to samo obojętna. Emocje też nie znikają. Czyli niewyrażone pozostają w ciele. Bardzo ważna informacja. Myślę, że nie zawsze mamy tego świadomość, że jeżeli przeżywamy jakieś emocje, to odcinanie się od nich, czy udawanie, że to są inne emocje, nie oznacza, że się ich pozbędziemy. Wracają z większą siłą, wybuchem, kryzysem, albo też, co gorsza, przejawiają się jako choroby psychosomatyczne. Emocje mogą być zamrożone, czyli w jakimś sensie odcięte, związane z takim brakiem odczuwania i wtedy pozostaje tylko takie intelektualizowanie, myślenie. Myślę, że każdy z nas intuicyjnie czuje takie osoby, które w pewnym sensie, można powiedzieć, są odcięte od emocji. Pewną sztuczność wyczuwamy, jakąś sztywność w przypadku osób dorosłych, ale również dzieci, młodzieży, a dzisiaj przede wszystkim skupiamy się na zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. Zatem, skoro mówimy o dzieciach i młodzieży, zastanówmy się, jakie są uwarunkowania rozwoju emocjonalnego. Wskazałabym tutaj na takie 3 aspekty. Po pierwsze, temperament. Zgodnie z wynikami badań, temperament jest przyczyną takich różnic indywidualnych w zachowaniach i przeżywaniu emocji, czyli dzieci na podobnym poziomie rozwoju mogą wyrażać emocje w całkowicie odmienny sposób. Oddziaływania społeczne mają znaczenie, też jeżeli chodzi o rozwój emocjonalny, to też wszyscy czujemy, że sytuacja rodzinna, to co się dzieje w szkole, to co się dzieje w wszelkich społecznościach, w których dziecko funkcjonuje, ale również model wychowywania dzieci. Określone podejście do przeżywania emocji, które jest w danym środowisku rodzinnym przyjęte. Trzecia kwestia to zdolności przystosowawcze dziecka, czyli jego wytrzymałość, wewnętrzna siła, czy też sposób radzenia sobie ze stresem. Kiedy mówimy o zarządzaniu emocjami, to musimy wprowadzić sobie takie jeszcze jedno pojęcie, czyli regulowanie emocji. Cóż to jest? O co tak naprawdę nam chodzi? To też jest takie określenie bardzo często używane, ale jakbyśmy pomyśleli, o co chodzi, no to przychodzą nam różne myśli. Więc powiedzmy sobie, że regulowanie emocji to świadome zajmowanie się swoimi emocjami. I znów nawiążę do pewnej metafory, że właśnie z regulowaniem emocji jest trochę tak jak ze ściszaniem dźwięku lub też przygaszaniem światła. Jeżeli mamy zbyt widne, intensywne światło, staramy się je przygasić, tak samo ściszyć dźwięk, który nam przeszkadza. I z emocjami podobnie, czyli regulacja emocji polega na tym, że staramy się te emocje w jakiś sposób dostosować do sytuacji, w której jesteśmy. A zatem można powiedzieć, że regulowanie emocji przebiega według pewnego schematu. Pojawia się emocja, następnie następuje interpretacja, czyli to skręcenie głośności, że tak to nazwę, i dochodzimy do pewnego poziomu emocjonalnego, w którym jesteśmy w stanie funkcjonować społecznie, czyli to jest taki stan do relacji. Umiejętność regulowania emocji to kompetencja kluczowa dla prawidłowego rozwoju emocjonalnego, ale również dla ukształtowania się dojrzałości emocjonalnej człowieka. Jak w takim razie uczyć dzieci, a następnie jak wspierać młodzież w takim właśnie efektywnym zarządzaniu emocjami? No stanowczo nie jest to rzecz łatwa. Ja też na wszystkie pytania na pewno nie będę w stanie odpowiedzieć. Natomiast zwróciłabym uwagę na kilka bardzo ważnych kwestii. Zaczęłabym od początku, czyli od pierwszych dni życia dziecka. Od pierwszego momentu, gdy ono przychodzi na świat, ma już w jakiś sposób, uczy się regulowania emocji. Ogromną rolę w tym procesie odgrywa ten główny opiekun. Najczęściej jest to mama, która przebywa z dzieckiem cały czas. Rodzice wpływają czy też odzwierciedlają te stany emocjonalne małego dziecka. Czyli jeżeli dziecko pod wpływem jakiegoś silnego pobudzenia otrzymuje wsparcie, otrzymuje bezpieczne takie ukojenie ze strony rodzica, to wówczas uczy się regulować swoje stany emocjonalne. Dlatego bardzo ważne jest budowanie bezpiecznej takiej relacji i osiągnięcie dostrojenia emocjonalnego. Musimy pamiętać o tym, że ta właśnie więź, która tworzy się między dzieckiem i rodzicem w pierwszych dniach, latach, miesiącach życia dziecka, jest tym fundamentem, bez którego nie da się zbudować zdrowej osobowości. Że dziecko może upomnieć się o siebie tylko poprzez właśnie płacz, poprzez krzyk i my jako rodzice staramy się na to odpowiedzieć. Jeżeli odpowiadamy w sposób właśnie taki bezpieczny, stały, że nie zostawiamy tego dziecka bez zaspokojenia jego potrzeb, ono się uczy właśnie reagować w taki sposób stabilny. I to jest bardzo ważne dla jego rozwoju emocjonalnego. I tutaj dziecko czuje się wtedy bezwarunkowo kochane, bezpieczne, wyrasta na osobę pewną siebie, mającą też do siebie szacunek i do innych tym samym. Natomiast jeżeli potrzeby dziecka są ignorowane albo, nie daj Boże, dzieci są bite, wówczas one stają się zrezygnowane i ich rozwój emocjonalny zaczyna zmierzać w niewłaściwym kierunku. Bym powiedziała nawet, że zmierza na manowce. A zatem wczesne lata życia dziecka to właśnie to bezpieczne otoczenie, które ma właśnie wymiar emocjonalny, ale też wymiar faktyczny, czyli pewna stałość, rutyna, przewidywalność, pór na przykład, kiedy dziecko kładzie się spać, kiedy się mu podaje też pożywienie, a zatem zaspokajanie potrzeb dziecka przez opiekunów. Jeśli te potrzeby są zaspokajane, wówczas tworzy się taka stabilna nić przywiązania. Mózg człowieka identyfikuje osoby, które zaspokajają potrzeby i przywiązuje się do nich. Także ten pierwszy opiekun jest bardzo ważny i od tego momentu zaczynamy mówić o zdrowej emocjonalności, o regulowaniu emocji, tej umiejętności. Niewątpliwie bardzo ważna jest również wspólna zabawa, czytanie bajek, okazywanie czułości, przytulanie. Powiedziałabym, że okazywanie miłości jest tutaj najważniejsze, że naprawdę każdy rodzic popełnia jakieś błędy, to jest nieuniknione. Natomiast jeżeli okazuje miłość swojemu dziecku, to jestem przekonana, że to niweluje wiele błędów. Także okazujmy swoim dzieciom czułość, przytulajmy je, kochajmy. W późniejszym wieku też niewątpliwie bardzo ważna jest, chociaż właściwie zawsze, ważna jest rozmowa z dzieckiem. I to nie taka rozmowa w stylu, że obieramy ziemniaki albo patrzymy w telewizję, a dziecko coś mówi, tylko starajmy się mu okazać uwagę, że to, o czym mówi, jest naprawdę ważne. Nie mówmy, nie przesadzaj, nie mówmy, co ty opowiadasz, nie bagatelizujmy, bo to, co dziecko odczuwa, to jest jego świat. Dlaczego jego świat ma być mniej ważny niż świat rodzica? Jest tak samo ważny. Czasami pewne dramaty przedszkolne bywają większe niż te dramaty, które przeżywamy, nie wiem, na stanowiskach prezesowskich czy dyrektorskich w naszej pracy zawodowej. Mamy już wtedy narzędzia, żeby sobie z tym radzić, prawda? Mamy szerszy repertuar tych narzędzi niż dziecko, które rozpoczyna dopiero funkcjonowanie społeczne. A zatem rozmawiajmy. Co jest też ważne, czasami dzielmy się z dzieckiem tym, co sami przeżywamy. Oczywiście nie jakimiś trudnymi rzeczami, jakimiś kłopotami na przykład małżeńskimi, ale co nam szkodzi opowiedzieć dziecku o tym, co na przykład dzisiaj widzieliśmy w drodze do pracy. O pięknym filmie, który oglądaliśmy, o książce, którą przeczytaliśmy. Wtedy dziecko też czuje się partnerem takiej interakcji, czuje się ważne, i kształtuje się też jego wysokie poczucie własnej wartości i zdrowa emocjonalność. Szanowni Państwo, również dotrzymywanie słowa. Też czasami się tak zdarza, że rodzice, czy też nie tylko rodzice, różne osoby dorosłe rzucają pewne obietnice, że coś zrobią, a dzieci pamiętają. A potem rodzice zapomną albo stwierdzają, dobrze, dziecko tam na pewno już nie pamięta. Najczęściej dzieci pamiętają, więc dotrzymywanie słowa jest tu bardzo ważne. Stosowanie także pozytywnych wzmocnień, docenianie wysiłku dziecka. Chciałabym się tutaj na chwilkę na tym zatrzymać. Trochę była mowa o tym w poprzednim panelu, że każdy wysiłek dziecka jest ważny. Czyli nie tylko to, że dziecko, nie wiem, dostanie najwyższą ocenę albo wygra konkurs, ale jego każdy wysiłek. Starajmy się to dostrzegać i doceniać. Zaufanie również wobec dziecka. Dziecko wychowane w duchu zaufania wyrośnie na taką osobę, która dobrze czuje się ze sobą i z innymi i która jest pewna podejmowanych decyzji. Zatem zaufanie wobec dziecka. Uczenie go jednocześnie odpowiedzialności, czyli pokazywanie związku między jego wyborami a tym, co go w życiu spotyka. Docenianie uczuć i decyzji dziecka oraz akceptowanie wszystkich emocji dziecka. Wspieranie go w ich rozumieniu. Tutaj też bym się na chwilkę zatrzymała przy tym, co to znaczy akceptowanie tych wszystkich emocji dziecka. Czy to oznacza, że jak dziecko, nie wiem, kopie nas podczas zakupów w sklepie, to znaczy powiemy, dobrze dziecko, kochana Marysiu, kop dalej? Nie. Tu chodzi o to, żebyśmy się zastanowili nad przyczynami, dla których nasze dziecko tak reaguje i pomogli temu dziecku przetworzyć informacje w jego umyśle, które powodują taką reakcję emocjonalną. Jeszcze trochę o tym za chwilkę będę mówiła. Co ważne również, aby emocje identyfikować, żeby szczególnie już gdy dziecko dorasta, gdy już staje się nastolatkiem i ma już taką zdolność nazywania bardziej takiego dogłębnego tego, co przeżywa. Gdybyśmy zapytali większości pewnie osób, jakie emocje identyfikuje, pewnie by się okazało, że to nie będzie ich zbyt wiele. Najczęściej sami mamy trudność z nazwaniem tego, co czujemy. Zatem to jest bardzo ważne w każdym wieku, żeby uczyć się nazywać to, co się w nas dzieje, identyfikować emocje. Akceptacja dziecka, jego emocji, to już trochę o tym powiedziałam. Przy tym, gdy właśnie dziecko mamy problem z na przykład zbyt agresywnym dzieckiem, też bardzo ważne jest to, by uczyć je odpowiedzialności za sposób wyrażania emocji. Każdy z nas ma prawo do emocji, ale również powinien ponosić odpowiedzialność za to, jak te emocje okazuje. I również dziecko, młoda osoba i tego też należy uczyć. Pomoc w przetwarzaniu trudnych i traumatycznych wydarzeń, czyli zamiast właśnie krzyku i bagatelizowania, spokojna rozmowa o trudnym wydarzeniu. I tu bym chciała przeczytać takie dwa dialogi, żeby też pokazać Państwu na jakimś konkrecie, o co chodzi. Z takiej książki Mózg dziecka, której sobie zajrzałam przed dzisiejszym wykładem, mamy takie dwa dialogi, gdzie rozmawia, nie wiem, opiekun, mama lub tato ze swoim dzieckiem. Pierwszy dialog, gdy dochodzi do bagatelizowania tego, co dziecko czuje. Czemu płaczesz, Klaro? Jakiś starszy chłopak mnie uderzył. No dobrze, nic się nie stało. Przewrócił mnie na podłogę. Ech, nic strasznego. Zaraz ci przejdzie. dziecko wciąż płacze. No już, uspokój się, dziecko wciąż płacze. Klaro, daj spokój, przecież jesteś dużym dzieckiem. Dziecko szlocha. Jesteś dzielna, dzielne osoby nie płaczą. Dziecko cichnie i patrzy w ziemię. Bardzo dobrze, widzisz, jaka jesteś dorosła? Chodź, wrócimy do domu i zrobię ci koktajl. I drugi dialog, czyli pomoc w integracji tych informacji, które się zwiążą z jakimś trudnym doświadczeniem. Czemu płaczesz, Klaro? Jakiś starszy chłopak mnie uderzył. Bardzo się przestraszyłaś? Tak. To zrozumiałe, był od ciebie starszy. Dziecko wciąż płacze. I co ci zrobił? Przewrócił mnie na podłogę. Mocno cię pchnął? Dziecko wyciera łzy. Mocno, o tak, ręką. Pchnął cię mocno ręką, tak? Tak. Już dziecko nie płacze. No tak, wcale się nie dziwię, że jesteś przestraszona. Ja też bym się przestraszyła. Patrzył na ciebie ze złością? Tak, miał wściekłą twarz, on jest niedobry. Tak, bardzo cię przestraszył, prawda? Tak. Widzę, że jest ci już lepiej. Pójdę porozmawiać z twoją panią, żeby ten chłopiec już cię więcej nie bił. To ja idę się pobawić. Jak państwo widzą pewną różnicę w podejściu do tego, co dziecko przeżywa, że nie mówimy, jesteś dzielne, jesteś tutaj, nic się nie stało, prawda, i żyjemy dalej, tylko staramy się wejść w ten stan emocjonalny dziecka, nadać temu pewną strukturę i wtedy dziecko się wycisza i zaczyna rozumieć to, co czuje. Zaczyna sobie też dawać prawo do odczuwania, do swoich emocji i uczy się. To jest pewna kompetencja na całe życie. Uczy się w taki, a nie inny sposób reagować. Ważną kwestią jest również wzmacnianie asertywności. To jest takie kolejne słowo, które bardzo często gdzieś jest używane i mówimy o tej asertywności, ale często nam się kojarzy tylko po prostu z tym, żeby mówić, umieć mówić nie. No oczywiście to też jest jakiś wymiar asertywności, ale asertywność to jest pojęcie szersze, które odnosi się do pewnej postawy wobec życia, wobec siebie i innych osób. Wiąże się z wyrażaniem swoich potrzeb, ale także szacunkiem dla potrzeb innych osób. Asertywność jest cechą osób, które mają do siebie zaufanie. I też asertywności uczymy się. Oczywiście, tak jak powiedziałam na początku, rodzimy się z pewnymi predyspozycjami, ale już całą resztę nabywamy w toku życia. Więc również uczymy się asertywności. Jak ona się kształtuje? Pamiętajmy, że dzieci uczą się od dorosłych, czyli od nas. Także pytanie, jak my sobie radzimy? Czy przyjmujemy postawę asertywną, takiej zdrowej asertywności, czy też uciekamy się do jakichś innych form jej wyrażania naszych potrzeb, czyli na przykład do agresji, czy też do manipulacji, albo do bierności, do takiej uległości, wycofywania się, zgadzania się, potakiwania. Dzieci są bardzo dobrymi obserwatorami i uczą się od dorosłych. Najczęściej od własnych rodziców chłoną jakby ten styl reagowania. Tak samo zresztą przejawia się on w relacji między rodzicem a dzieckiem. Następnie asertywność też buduje się poprzez uczciwość, więc nie kłamiemy, nie kręcimy w żaden sposób tutaj wobec naszych dzieci. Szanujemy, doceniamy prawa dziecka. Też w tym prawo do traktowania go z szacunkiem, godnością, czy prawo do tego, aby dziecko posiadało, wyrażało własne uczucia, a prawo też do sukcesu dziecka i, przy czym bym się na chwilę zatrzymała, prawo do pomyłki. To jest tak, że jak my popełnimy jakiś błąd jako dorośli, to oczywiście część z nas ma taką skłonność do jakiejś takiej samokrytyki, czasami zbyt przesadnej nawet. Natomiast szukamy jakichś takich różnych możliwości wytłumaczenia, dlaczego nam się ten błąd przydarzył. Natomiast jak dziecko popełni jakiś błąd, jakąś pomyłkę, albo dostanie gorszą ocenę w szkole, źle się zachowa, to wtedy jesteśmy skrajnie zbulwersowani i jakby w pewnym sensie nie dajemy prawa dziecku do popełnienia tego błędu. Oczywiście nie mówię, że zawsze i wszędzie. Może trochę uskrajniam, ale chodzi o to, żeby pokazać, jak właśnie należycie tutaj postępować, żeby tę asertywność dziecka wzmacniać. Następnie szanowanie, docenianie praw dziecka, to już powiedziałam. Udzielanie też dziecku głosu, gdy milczy. Bardzo ciekawą rzecz też przeczytałam tutaj a propos właśnie tego udzielania głosu dziecka, gdy milczy, w tej książce już wcześniej cytowanej, gdzie właśnie autor opisuje, jak wspólnie z żoną podróżowali samochodem. Z przodu dziecko siedziało z tyłu, przypięte pasami do fotelika. I rodzice w jakimś nie najlepszym nastroju mocno się ze sobą kłócili. I w pewnym momencie tato spojrzał w lusterko i zobaczył bardzo smutnego synka, który siedzi z tyłu. No i mówi tak: synku, czy chciałbyś nam coś powiedzieć? Synek mówi: tak, przestańcie się kłócić. Powiedz to głośniej. Tak, przestańcie się kłócić. No i właśnie od tamtej pory tato i mama starali się jak najczęściej unikać takich sytuacji, by nie widzieć już nigdy takiego wyrazu twarzy swojego dziecka. Więc może czasami też, gdy dziecko jest wycofane, czy jakieś smutne, pozwólmy mu powiedzieć, co czuje, a może nawet wykrzyczeć, jak w tym przypadku. Co więcej, też warto uczyć dziecko pokonywać własne frustracje i znosić rozczarowania, bo życie to także porażki, to także właśnie nieposiadanie czegoś. Dzisiaj też żyjemy w takich czasach, gdzie dzieci mają mnóstwo różnych przedmiotów, gdzie zaspokajanie ich potrzeb jest czasami aż takie nadmiarowe, że każde pragnienie jest jakoś zaspokajane. A potem w dorosłości okazuje się, że to tak nie ma, że życie jest niestety jakie jest i czasami nie mamy wielu różnych rzeczy i musimy też sobie z tym umieć poradzić. Zatem umiejętność znoszenia frustracji czy rozczarowań też jest bardzo ważną kompetencją. Nie spełniamy więc też wszystkich zachcianek dziecka. Zwracamy uwagę na rzeczy pozytywne, by takiego myślenia uczyć dziecko. Czyli pozytywnego myślenia, że jak skoncentrujemy się tylko na trudnościach, to zawsze się znajdą. Czyli czy chcemy widzieć szklankę do połowy pustą, czy do połowy pełną. Jeśli rodzice stale widzą do połowy pustą, no to dzieci też się uczą takiego sposobu myślenia. Wdzięczność. Myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo ważne jest kultywowanie wdzięczności w każdym wieku i uczenie też tej wdzięczności dziecka poprzez nawet takie proste rzeczy, jak to, żeby podziękować za otrzymany prezent. Dzisiaj dzieci dostają bardzo dużo prezentów. Kiedyś tych prezentów było mniej. Może dlatego łatwiej było dzieciom ucieszyć się z nich i przybiec do dorosłego i podziękować za to. Teraz często się spotyka takie sytuacje, że właśnie tych prezentów jest cała góra, a dziecko no tak dostaje, aha, coś takiego, albo wręcz nawet okazuje niezadowolenie wobec tego, który obdarował. Więc wydaje mi się, że i mam tu takie przekonanie, że uczenie wdzięczności dziecka jest też bardzo ważne dla jego rozwoju. Co więcej, tutaj jeszcze chciałabym powiedzieć, budowanie samooceny. To wszystko składa się na pewne kompetencje emocjonalne, bo możemy pomyśleć, że mówimy o czymś innym, nie o emocjach. Tymczasem te wszystkie aspekty są właśnie ważne dla kształtowania się zdrowej emocjonalności. A więc pozytywna samoocena. Co wpływa na budowanie pozytywnej samooceny? No oczywiście docenianie dziecka, pomaganie mu, też pozytywny feedback i nauka pozytywnego myślenia, o czym przed chwilą mówiliśmy. Wszystkie te umiejętności składają się na inteligencję emocjonalną, czyli pewną umiejętność zarządzania emocjami, która pozwala je wyrażać tak, by zaspokajać swoje potrzeby, ale także szanować i nie krzywdzić innych osób. Czym jest inteligencja emocjonalna? Jest to zdolność postawienia się na miejscu innej osoby, oczywiście, ale także panowanie nad własną impulsywnością, czyli to, co powiedziałam na początku, ta zdolność regulowania, czyli ściszenia nieco dźwięku czy przygaszenia światła. Gdy idziemy do ludzi i zaczynamy jakieś interakcje społeczne, to oczywiście rozpoznajemy te emocje, ale też uczymy się, w jaki sposób tę impulsywność swoją, nad nią zapanować. Empatia. Też samoświadomość swoich uczuć, czyli wiem, co czuję. Nastawienie na poszukiwanie rozwiązań, czyli też uczymy się pewnej aktywności, niebierności oraz kompetencje społeczne, takie jak wspomniana asertywność, umiejętność współpracy, otwartość. Jak wynika z badań, 80% sukcesów dorosłości zależy właśnie od inteligencji emocjonalnej. Jest o co walczyć, jest o co zabiegać i warto właśnie na tym skupiać się też w procesie wychowawczym i zarówno w domu rodzinnym, ale też w szkołach, we wszelkich społecznościach, w których pracujemy z dziećmi i młodzieżą. Trochę niestety powiedziałabym jeszcze o tym, co robić, by nie łamać dziecku emocjonalnego kręgosłupa. Czy jakie błędy mogą się zdarzać i jakich warto unikać, by zdrową emocjonalność dziecka budować. To, co rodzice czasami właściwie najczęściej nieumyślnie robią, to pozbawiają dziecko pewności siebie. Często bierze się to z niepewności własnej rodzica, a także z pewnej nadgorliwości, nadopiekuńczości. Oczywiście trzeba chronić dziecko przed wszelkimi nadużyciami, przemocą. Jak najbardziej tak. Natomiast starać się jednak tam, gdzie dziecko może coś samo wykonać, dać mu takie pole do samorealizacji. Jak powiedziała Maria Montessori, nie powinniśmy nigdy pomagać dziecku w zadaniu, które potrafi rozwiązać samo. Co więcej, nie należy dzieci krytykować, a szczególnie w taki sposób stygmatyzujący. Ty jesteś głupi, ty jesteś gruby, ty jesteś jakiś. Tak samo nadmierne skupianie się na sobie i pomijanie emocji dziecka. To też tak jak w tym przykładzie trochę o tych rodzicach, którzy się kłócili, a dziecko było z tyłu. Oczywiście oni się w pewnym momencie zorientowali, co robią. Ale często tak jest, że gdzieś te emocje dziecka giną w natłoku trudności emocji dorosłych. Angażowanie dziecka w konflikty rodzicielskie jest również bardzo poważnym błędem, a gdy te konflikty są drastyczne, wręcz można powiedzieć nadużyciem i przemocą. Przemocą psychiczną. To też na to warto zwrócić uwagę. I tutaj też jeszcze chwilę bym się zatrzymała nad skutkami traumy w dzieciństwie. Czyli przeżyć traumatycznych, a więc tak bardzo silnych, że zmieniają one strukturę osobowości człowieka w pewnym sensie na całe życie. Dlatego w miarę możliwości należy dziecko od takich bardzo trudnych przeżyć chronić. Gdy na przykład dziecko wychowuje się w domu, w którym jest przemoc, czy nadużycia seksualne, czy właśnie jakieś krzyki, wrzaski, prawda? Ono już od początku istnienia na tym świecie jakby skupia się cały czas na świecie zewnętrznym, czyli absorbuje to, co się dzieje na zewnątrz, ale to się dzieje kosztem tego budowania się wewnętrznego. Czyli w jakimś sensie dziecko się kształtuje w niepoprawny sposób i tylko częściowy. I tym samym tworzy się taki wewnętrzny model operacyjny człowieka, który jest właściwie, widzi dziecko, czyli dziecko widzi samo siebie negatywnie, widzi otaczający go świat również negatywnie. Kształtuje się pewien jego model reagowania i widzenia świata, który jest bardzo negatywny. I takim przykładem chronicznej aktywacji takiej traumy relacyjnej z dzieciństwa są właśnie pograniczne zaburzenia osobowości, czyli zaburzenia borderline, bardzo teraz powszechne wśród młodzieży. Dlatego chciałam o tym krótko powiedzieć. Szanowni Państwo, jeszcze chwilę na temat odwrócenia ról w rodzinie. O co chodzi? Tak zwana parentyfikacja, która też często ma miejsce. Chodzi o to, że dziecko może przejmować rolę rodzica, czyli zarówno w wymiarze faktycznym, ale też emocjonalnym. Na przykład, gdy dochodzi do rozwodu, do rozstania małżonków i na przykład jedno z małżonków zostaje samo ze swoim dzieckiem lub dziećmi i wtedy te dzieci stają się emocjonalnie partnerami, nie dziećmi już, tylko partnerami osoby dorosłej. To powoduje bardzo poważne skutki emocjonalne, o których warto wiedzieć. Oczywiście nie mamy czasami wpływu na różne wydarzenia życiowe, gdzie one się zdarzą. W każdym wydarzeniu życiowym jesteśmy w stanie sprawić, aby do tego odwrócenia ról nie doszło, tylko musimy sobie zdać sprawę, co to jest. Jak napisała profesor Katarzyna Schier, napisała taką znakomitą książkę Dorosłe dzieci, którą generalnie polecam. Prezentuje ona tutaj skutki parentyfikacji, czyli tego odwrócenia ról dla rozwoju dziecka, także rozwoju emocjonalnego, ale też prezentuje wiele wyników badań, które pokazują, co się z dzieckiem dzieje. Chciałabym fragmencik Państwu przeczytać, bo uważam, że lepiej tego nie powiem, niż napisała to pani profesor Schier. Dziecko wychowywane przez osobę pochłoniętą swoimi stanami psychicznymi nie ma możliwości zbudowania własnej, stabilnej, zdrowej struktury. Musi ona pozostać obarczona deficytem, szczególnie w kontekście regulacji stanów umysłu i zdolności do samouspokajania się. Rodzic nie uczy dziecka, jak może się ono uspokajać w momencie napięcia, bo w jakimś sensie dziecka nie widzi. Takie dziecko jako dorosły może rozgrywać swoje emocje w działaniu, może poszukiwać zewnętrznych regulatorów, takich jak używki, może się też samo okaleczać. Nie dysponując poznawczymi możliwościami przepracowania ekscytacji lub silnych negatywnych emocji pochodzących z umysłu opiekuna, dziecko pozostaje więźniem, niewolnikiem jego umysłu. Można powiedzieć, że taka osoba istnieje psychicznie tylko w sposób częściowy. Taka sytuacja może także prowadzić do aleksytymii, czyli niezdolności do nazywania, odczuwania stanów emocjonalnych. Takie osoby są nieświadome swoich uczuć, nie potrafią też odróżnić jednej emocji od drugiej, albo jakby mylą emocje ze stanami fizjologicznymi. Przypomina mi się tutaj takie słowa z piosenki Edyty Bartosiewicz. Nie wiem, czy to miała na myśli, ale mam takie skojarzenie, że dawno przestałam być dzieckiem, czy choć przez chwilę byłam nim. Myślę, że to jest jakieś takie słowa do refleksji na koniec i pomyślenia o tym, tak aby nasze dzieci nigdy nie mogły właśnie w ten sposób powiedzieć o swoim dzieciństwie. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Witamy Państwa serdecznie po przerwie w kolejnym bloku, panelu dyskusyjnym. Wciąż jesteśmy w temacie profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w kontekście takiej samoświadomości, budowania tej samoświadomości. Przed chwilą wysłuchaliśmy wykładu na temat zarządzania emocjami. To tak fachowo, pięknie brzmi i w tej dyskusji mamy Edytę Żyłę-Kanię, która właśnie przed chwilą przedstawiła nam ten temat, psycholog, psychoterapeuta. Mamy pastora Andrzeja Sieję, który jest wieloletnim organizatorem wydarzeń dla dzieci, młodzieży, takim praktykiem w tym temacie. I mamy Radosława Bojko, który wydaje mi się łączy dwa światy, bo z jednej strony jest młodą osobą, która może na świeżo powiedzieć coś ze swojego punktu widzenia, ale jest też pastorem, który również współpracuje z młodzieżą. Także mam nadzieję, że będziemy mieli owocną dyskusję właśnie w temacie zarządzania emocjami, w tej samoświadomości. Takie pytanie na początek. Edyto, wspomniałaś w swoim wystąpieniu o pewnym takim porządkowaniu, rozumieniu emocji dziecka i pomaganiu jemu również tego zrozumieć. Nawet spodobał mi się taki przykład, którego użyłaś, że jeżeli dziecko kopie mnie w sklepie, to czy co to znaczy, że ja mam jakby rozumieć tutaj i porządkować jego emocje, jak mu pomóc w tej sytuacji? I chciałabym was zapytać, jak wy myślicie, co to znaczy? Jak w praktyce dziecku, które samo nie rozumie jeszcze swoich emocji, jak pomóc mu je zrozumieć? Zostałam trochę wywołana do odpowiedzi, więc zacznę jako pierwsza. Myślę, że za każdą reakcją agresywną kryje się jakaś potrzeba. Czyli, że dziecko coś chce zakomunikować, tylko z jakichś powodów nie posiada innych narzędzi. Czyli używa tej agresji, żeby w jakiś sposób wstrząsnąć trochę dorosłym, coś mu powiedzieć. I teraz rolą osoby dorosłej jest wsparcie dziecka w takim zidentyfikowaniu tych przyczyn. Co właściwie sprawia, że w taki, a nie inny sposób zareagowało w takiej czy innej sytuacji. Czyli takie ustrukturyzowanie tej przestrzeni właśnie w dziecku. Tak jak tutaj w wykładzie przytoczyłam takie dwa dialogi, gdzie właśnie w jednym dochodziło do bagatelizowania uczuć dziecka, a w drugim osoba dorosła zadawała różne pytania, w jakimś sensie empatycznie wchodziła w stan psychiczny dziecka i ono wtedy się uspokajało i zaczynało też powoli nazywać, czy w jakiś sposób sobie układać to, co samo czuje. Czyli myślę, że podstawową sprawą to jest nie zaprzeczać temu, co dziecko odczuwa. Jeżeli ono mówi, że nie wiem, coś nam komunikuje, że się wystraszyło na przykład, że było coś przerażającego, to warto iść za tym i zapytać, co dziecko przeraziło. Pójść całym tym ciągiem pewnym logicznym, który nam pokaże, że dojdziemy do jakiegoś źródła tego stanu, który nam przejawiło poprzez na przykład zachowanie agresywne. Mhm. Emocje też się udzielają, to znaczy one są zaraźliwe. Bardzo często jest tak, że na agresję jest agresja, na złość, złość, na krzyk, krzyk. I w tej sytuacji rzeczywiście ten klasyczny przypadek, dziecko gdzieś tam w sklepie zachowuje się tak czy inaczej. Najciekawszym takim elementem jest to, by jakby wejść na razie na poziom tego dziecka, mówię nawet w sensie fizycznym, czyli nie gdzieś z tej pozycji tam i patrzymy z góry, no to wszyscy wiedzą, poziom mniej więcej ten wzrokowy, uklęknięcie i najfajniejszym elementem zdecydowanie jest nie tyle tłumaczenie, co przytulenie. Pierwszym elementem powinno być przytulenie. No wiadomo, kiedy dziecko wrzeszczy i wierzga, powiedzenie, i to jest najtrudniejsze, spokojnym w miarę głosem, choć zdecydowanym, nie rozumiem cię, nie rozumiem cię, nie wiem, co mówisz, albo spróbuj to powiedzieć, jeśli dziecko jest świadome tego, co mówi. Element jakby pokazywania pomocy dziecku, w końcu powiedzenia tego, co jest, a to już jest fajny krok do tego, aby dalej można było coś zrobić. Mhm. Dziękuję bardzo. Oczywiście wszystko jest to zależne od wieku dziecka, prawda? Bo na początek my budujemy siatkę pojęć dzieci i one próbują połączyć w odpowiedzi na to, jak my się zachowujemy jako dorośli, to co mówimy, łączą pewne zachowania, reakcje, to co czują z tym, jak my to nazywamy. Później, kiedy już ta siatka jest zbudowana, to potrafią może to werbalnie przy pomocy dorosłego wyrazić. Pochodzimy z różnych domów. W niektórych domach bardziej ekspresyjnie wyraża się emocje, co czasem jest pozytywne, czasem negatywne, bo ekspresja może być różna, prawda? Ale są też domy, w których emocje raczej są tłumione i dzieci też są uczone tego, że emocji nie należy wyrażać w jakiś sposób, bo to grozi czymś tam, jakimiś konsekwencjami. I w temacie tej samoświadomości może przeskoczmy na chwilę bardziej do młodzieży, bo dotknęliśmy tego tematu dzieci, ale jak młodzi ludzie, już bardziej tacy świadomi siebie, mogą swoimi emocjami zarządzać? Bo spotykam osoby na przykład dorosłe, które też niekoniecznie to potrafią, ale jak wierzę, słuchają nas również dzisiaj młodzi ludzie, bo również do nich jest skierowana ta konferencja. Jak młody człowiek może być bardziej świadomy na etapie dojrzewania, bardziej świadomy swoich emocji i jak nimi zarządzać? Tak od praktycznej strony. Myślę, że młody człowiek potrzebowałby takiego zastanowienia się w przypadku emocji. Gdy zaczyna odczuwać jakąś emocję, powinien zastanowić się nad tym, z czego ona wynika. I ja wiem, że to jest takie bardzo ogólne, ale odpowiedzenie sobie na takie dwa pytania. Pierwsze pytanie, dlaczego się w taki sposób czuję? A drugie pytanie, co mogę z tym zrobić? Może być w wielu sytuacjach naprawdę bardzo pomocne, gdy zaczynamy nie rozumieć, co się z nami dzieje. I takie osoby młode już mogą, myślę, z takiego narzędzia zacząć korzystać. No bo w przypadku dzieci one potrzebują tego wsparcia, ale jeśli ktoś już jest bardziej świadomy tego, to wydaje mi się, że coś takiego może być pomocne. Mhm. Z praktycznego takiego może punktu widzenia bardzo często zauważam na różnych spotkaniach, obozach, wydarzeniach, kiedy są dzieci czy młodzież, a grupa jest bardzo różnorodna, osoby, których po prostu nie znam, ale po twarzach, nie wiem czy zauważyliście, bardzo często widać, że tam w środku coś się dzieje, tak? Są osoby nieraz bardzo taka dusza towarzystwa, z drugiej strony są osoby mocno zamknięte, gdzieś jakieś takie przyduszone i tak dalej. I z własnego doświadczenia zauważam bardzo, ale to bardzo fajnie pomaga, po pierwsze, najpierw moja, czy nasza otwartość względem osoby, której może nie tyle pouczamy, czy ją chcemy doprowadzić do jakiegoś przez nas uznanego dobrego stanu, ale jedno zdanie bardzo, bardzo pomaga. Widzę, że coś przeżywasz, widzę, że coś się dzieje. Czy chcesz o tym porozmawiać? Czy chcesz o tym powiedzieć? Są sytuacje, kiedy niektórzy mówią tak, okej, a nieraz jest sytuacja, że widać, że nie. Wtedy mówię, jeżeli przyjdzie taki moment, czy przyjdzie taki czas, jestem chętny, jestem gotowy, jestem otwarty. To powoduje naprawdę niesamowitą otwartość, możliwość do tego, żeby później coś powiedzieć. A zatem obserwacja, bo dużo możemy zauważyć, bardzo dużo możemy widzieć. Nie wiemy co do końca, ale coś widzimy i dajemy sygnał do tego, że o ile nie rozwiążemy, bo nie po to jesteśmy wszystkiego, to przynajmniej damy sygnał, że jesteśmy gotowi, by wysłuchać. Mhm. Ja bym jeszcze dodała takie dwa aspekty do tego, o czym powiedzieli moi przedmówcy. Mianowicie psychoedukację, która jest dzisiaj w sumie prosta. Bo mamy bardzo wiele różnych materiałów dostępnych, naprawdę bardzo fajnych publikacji, z którymi na przykład mogą młodzi ludzie się zapoznać. Mogą też uczestniczyć w wszelkiego rodzaju warsztatach, rozwoju osobistego, w grupach wsparcia. To dziś już nawet w mniejszych miejscowościach jest jakoś dostępne i myślę, że w sytuacji takiego poważniejszego zagubienia emocjonalnego jednak warto pomyśleć też o pomocy psychoterapeutycznej. Im wcześniej czasami się o to zadba, tym lepiej, dlatego że to wzmocni właśnie tę młodą osobę już na całe życie i nie bójmy się jakoś po to sięgać. Dlatego, że psychoterapia ma służyć rozwojowi człowieka. Czasami jest formą leczenia, ale też czasami jest formą wsparcia rozwoju. I rozwoju tutaj przede wszystkim właśnie emocjonalnego, jakim mówimy. Więc ja bym zachęcała do tego i samych młodych ludzi, ale również osoby dorosłe, które są obok, aby pomogły gdzieś, prawda, tutaj do dobrego specjalisty trafić. Może jedno zdanie właśnie do tego. Tak, to jest bardzo ważna myśl. Dotknę może takiej kwestii nieco duchowej. Kiedy pracuję z młodzieżą, dziećmi, ale też z dorosłymi, zauważam, że jest taka forma mitologizowania pewnych zdarzeń, czyli że jeśli ktoś wierzy na przykład w Boga, w ogóle jest osobą wierzącą, to wszystko ma podłoże, wszystko co się dzieje ma podłoże duchowe. Okazuje się, że tak nie jest. Jesteśmy bardzo złożoną jednostką i nie wszystko wypływa z naszej duchowości. I w sytuacji, kiedy na przykład ktoś w kościele nie czuje, że dano mu prawo do tego, by korzystać z pewnych porad właśnie psychologicznych, zamyka się i ten problem wewnętrzny jeszcze bardziej narasta. A zatem to jest też jeden z elementów, kiedy ja pracując generalnie z dziećmi, z młodzieżą na takich obozach chrześcijańskich, zauważam, że ten element duchowy zbyt mocno jest podnoszony na tyle do góry, że wszystkie kwestie życiowe, wszystkie absolutnie mają być tylko w ten sposób rozwiązane. No, kiedy idziemy do dentysty, niekoniecznie czytamy Biblię na przykład. Powinniśmy czytać Biblię. Dziękuję bardzo. A spróbujmy może tak jeszcze praktyczniej zejść poziom niżej w tych rozważaniach. Przykładowo, mamy osobę, która ma na przykład 17 lat. Stara się być dobrą uczennicą, taka dziewczyna powiedzmy. Stara się spełniać oczekiwania rodziców, nauczycieli i czuje coraz częściej presję, zmęczenie, zniechęcenie, wręcz może jakąś apatię. Jak taka osoba ma zarządzać swoimi emocjami? Właśnie myślę, że tak samo jak w każdej innej sytuacji. Jest to kwestia uświadomienia sobie stanu, w którym jesteśmy. Czyli posiadanie tej kompetencji, jaką jest samoświadomość, czy zdolność nazwania stanu emocjonalnego, czy to się jakoś różni od nazwania stanu, nie wiem, radości, czy spełnienia, czy euforii. Nie, to jest tak samo umiejętność nazwania tego stanu. Jeżeli wtedy taka osoba jakby jest w stanie zidentyfikować, no właśnie tak się czuje, to jest to początek tej drogi ku poprawie, dlatego że może sięgnąć po różne narzędzia. Jeśli jest, mnie się to jakoś od razu skojarzyło z pewnym przytłoczeniem nadmiarem obowiązków i tych zajęć, o których dzisiaj mówiliśmy, w poprzednim była mowa panelu, że jest po prostu bardzo duża presja, że tych zajęć pozalekcyjnych, korepetycji, różnych aktywności w życiu takiej młodej osoby jest po prostu za dużo i zwyczajnie organizm tej osoby już nie jest w stanie tego udźwignąć. Jesteśmy w ogóle jako społeczeństwo w tych czasach bardzo przebodźcowani. Nasze układy nerwowe nie są przystosowane do takiej ilości informacji i one po prostu w pewnym momencie odmawiają nam posłuszeństwa. I właśnie ten przypadek, czy ta charakterystyka, którą pokazałaś, z tym mi się kojarzy, z takim po prostu totalnym przemęczeniem. Więc wtedy myślę, że warto sięgnąć po nawet dosyć proste metody, jak sport, spotkanie z przyjaciółmi, danie sobie więcej przestrzeni dla siebie. Każdy ma jakieś pasje i coś lubi robić, nie wiem, można popływać, można pobiegać, może sięgnąć po bardzo banalne naprawdę sposoby, jak nawet czasami posprzątanie mieszkania, co da pewne oderwanie od natłoku różnych obowiązków. Nie wiem, czy to jest akurat dla 17-latki sposób, ale na pewno chodzi o to, żeby szukać różnych możliwości. Tak. Właśnie, ja też jakby sam zauważam, że szukanie tych różnych możliwości może być bardzo pomocne i osobiście temat sportu uważam, że za coś, co jest naprawdę fajnym rozwiązaniem, bo pomaga też dać upust różnym trudnym emocjom. Ale zastanowiłbym się też nad takim tematem, czy czasem szukanie tych różnych możliwości nie może być taką formą wypierania tych emocji. Czy nie może być pewnym sposobem, że młody człowiek zaczyna myśleć, okej, dobra, spróbujmy znaleźć jakiś sposób na poradzenie sobie z tym, znalazłem, a tak naprawdę zamiast próbować rozwiązać problem, to on ten problem gdzieś zakupuje, zajmując się czymś innym i on potem może wrócić. Nie wiem, ja nie jestem specjalistą w tym temacie, to jest tylko takie moje rozważanie, czy być może nie ma takich przypadków, że zaczyna się coś takiego dziać z człowiekiem. Absolutnie masz rację i dlatego ja zaczęłam od tego, żeby powiedzieć o samoświadomości emocjonalnej, czyli o tym, o czym właśnie teraz mówisz, że można uciec od emocji, cały prawie wykład o tym mówiłam, żeby nie uciekać, czyli żeby właśnie te emocje chwycić, o co chodzi, prawda? I w jaki sposób przede wszystkim je zrozumieć, żeby móc nimi sensownie zarządzać. Myślę, że bardzo ważne jest, znów do tego wrócę, że jeżeli jest taki stan właśnie takiego wypalenia, takiego wycofania i on jest naprawdę, utrzymuje się w dłuższym czasie, to być może potrzebna jest specjalistyczna pomoc. I wtedy te metody, które powiedzieliśmy, sportu czy jakieś inne, mogą być niewystarczające, bo na przykład osoby pogrążone w głębokiej depresji czy stanach lękowych mogą sobie nazwać swój stan emocjonalny i gdzieś być samoświadome, ale nie wiedzieć, co dalej z tym zrobić, prawda? Albo użyją jakichś rozwiązań, które do tej pory się sprawdzały, ale w tym przypadku się nie sprawdzą. Więc poszłabym jeszcze tutaj właśnie dalej i powiedziała, że wtedy warto pomyśleć o pomocy specjalisty. Zauważam też taką pewną prawidłowość, że dzieci, szczególnie może taka młodzież, bo tutaj 17 lat był podany przykład, że takie dzieci, taka młodzież bardzo często ci, którzy są bardzo ambitni, którzy naprawdę są zdolni, wiele rzeczy robią, najczęściej te osoby z mojego jakiegoś doświadczenia są osobami jakimiś, nie wiem, smutnymi, jakimiś gdzieś przygaszonymi, z jakimiś różnymi deficytami, nieraz agresywnymi. No i w trakcie rozmowy wychodzą pewne rzeczy, że naprawdę dali sobie prawo, rodzice, oni też, by nakładać coraz więcej. I zgadzam się, że rzeczywiście tego jest dzisiaj bardzo, bardzo dużo. Próbujemy zrobić z tych dzieci omnibusy jakieś Einsteinów i nie wiem jeszcze kogo. A kiedy proste zdanie, bo z ostatniego jakiegoś tam wydarzenia młodzieżowego zauważam, proste zdanie, nie musisz być najlepsza czy najlepszy we wszystkim. W jednej, może w dwóch kwestiach. Taki, właśnie to, co mówiłem na pierwszym wykładzie, próba takiego, tej równowagi, nie bierz wszystkiego na swoje barki. Wiem, że dzieciom łatwo jest to powiedzieć i oni jeszcze to rozumieją. Gorzej jest z rodzicami. to rodzice są zbyt ambitni i to oni wiedzą, co dobre jest dla dzieci. I wtedy te dzieci wiedzą wiele, no ale jak powiedziałem, one nie potrafią żyć. Mhm. Zatrzymując się jeszcze na profilaktyce, czyli na momencie, w którym młody człowiek dostrzega u siebie na przykład powtarzający się smutek czy frustrację i może nie jest to jeszcze etap, w którym trzeba zastosować środki jakieś lecznicze. W tym punkcie profilaktycznym myślę, że ważne jest takie łączenie kropek, czyli zastanowienie się, okej, co ja w tym momencie czuję, z czym jest to związane, co się stało chwilę wcześniej, że jestem w takim stanie, czyli poszukiwanie pewnej może potrzeby niezaspokojonej, przyczyny tego, co się dzieje. Czasem się zdarzają takie sytuacje, nie wiem czy wam, że przykładowo przychodzę do domu i krzyczę na najbliższą mi osobę, dlatego że chwilę wcześniej coś się stało. I kiedy się nie połączy tych punktów, to w oderwaniu od tego sama jakaś emocja w danym momencie przeżywana może nie być właściwie odczytana, ale może być na przykład tak, że krzyczę na kogoś, a tak naprawdę może się nie wyspałam poprzedniej nocy i moją niezaspokojoną potrzebą nie jest to, co wypowiadam swoimi słowami do tej osoby, ale może moją niezaspokojoną potrzebą, czysto fizjologicznie, jest sen, którego potrzebuję. Przez to jestem sfrustrowana i wylewam swoje emocje na wszystkich dookoła. I czasami takie proste rozłożenie na czynniki pierwsze, co czuję, skąd to się wzięło, w czym zauważam początek tego, takie przeanalizowanie. Wydaje mi się, że często w świecie emocji, kiedy poddajemy się temu, to idziemy naprzód i właśnie nie wracamy do tej przyczyny, co powoduje, że trudniej jest tym zarządzać. Czy macie jakieś doświadczenie, czy jakieś spostrzeżenie w tym temacie? Myślę, że to jest bardzo ważna myśl, bo ona też mówi o tym, że za każdą emocją kryje się jakaś potrzeba. Mhm. Czyli na przykład, jak mówiliśmy o tej agresji, że za agresją czasami kryje się taka potrzeba, żeby bycia wysłuchanym po prostu. Że dziecko czy młoda osoba chce mieć partnera w tym dorosłym do tego, co przeżywa, w jakiś sposób, żeby móc się tym podzielić i czasami tego po prostu brakuje. I jest ta niezaspokojona potrzeba właśnie czyjejś obecności i za na przykład smutkiem, wycofaniem kryje się właśnie taka potrzeba. I myślę, że tutaj mówimy o właśnie tej zdolności, jaką jest inteligencja emocjonalna, a ona jest bardzo wieloaspektowa. Czyli nie tylko, że czuję smutek i potrafię nazwać, że to smutek, ale też poza tą samoświadomością też zdolność do zarządzania tym stanem, czyli też rozumienia przyczyn, takiego sięgania wstecz, czyli wyrysowania sobie dla siebie nawet jakiegoś schematu, według którego każdy z nas działa. Mhm. Tak, dziękuję bardzo. Właśnie ten schemat to jest takie słowo, na które zwróciłem uwagę, bo wydaje mi się, że my nieraz działamy już na takich schematach, to znaczy działamy na takich schematach po prostu i możemy znajdować się w jakiejś sytuacji, nie wiem, powiedzmy, że jadę samochodem i już się przyzwyczaiłem, że jak jadę tym samochodem, to że jest to takie wydarzenie, gdzie powiedzmy za każdym razem gdzieś się spóźniam albo za każdym razem, no nie wiem, wokół mnie się dzieją jakieś nieprzewidziane rzeczy, ktoś tam mi wbiega na ulicę i tak dalej. Przyzwyczaję się do czegoś takiego i teraz schemat może być taki, że jak ja wchodzę do tego samochodu, to już zaczynam się stresować. Dlaczego? No bo miałem kilka takich sytuacji, że właśnie jadąc tym samochodem działy się takie rzeczy. I to jest coś takiego, co jak się na tym zastanowimy, wydaje się być nieuzasadnione. No bo dlaczego ja już w momencie, w którym wsiadam do tego samochodu, zaczynam się w taki sposób czuć? No i wtedy takie uświadomienie sobie tego, że pewne sytuacje, one są powiązane z jakimiś naszymi wcześniejszymi przeżyciami, może nam pomóc. Takie zrozumienie, że no oczywiście dla młodej osoby przykład tego, że ona ten samochód prowadzi, może być nieadekwatny, ale być może to, że jest pasażerem w tym samochodzie, że nie wiem, miała jakieś sytuacje z rodzicami, że rodzic bardzo się stresował jazdą samochodem i potem ona sama boi się wejść do samochodu, jechać z kimś, bo taki schemat nabrała. Nie wiem, czy dobrze przekazuję tę myśl, staram się w jakiś tam sensowny sposób to zrobić, ale takie schematy właśnie. na których działamy. Mhm, tak. I im bardziej sobie je uświadamiamy i może werbalizujemy nawet sami do siebie czy do kogoś, kto jest blisko, tym jest łatwiej nie tylko znaleźć przyczynę, nazwać tą emocję i niezaspokojoną potrzebę, ale też odpowiedzieć sobie na pytanie, w jaki sposób mogę zaspokoić tą potrzebę, a wtedy w naturalny sposób też zapanować nad emocjami. Ostatni taki jeszcze element na koniec. Powiedzcie proszę, co myślicie na temat tego właśnie akceptowania wszystkich emocji, tak to wybrzmiało w naszym wykładzie, żeby akceptować wszystkie emocje naszych dzieci. Tam to było w kontekście dzieci powiedziane, prawda? Czy to znaczy właśnie, że jeżeli dziecko jest bardzo złe i w tej złości bije swojego młodszego brata na przykład, to czy ja mam powiedzieć, ja teraz muszę zaakceptować to, ponieważ on wyraża swoją emocję i to jest zdrowe i mam na to pozwalać jako rodzic? Jak myślicie? Ja bym sobie pozwoliła pierwsza na to odpowiedzieć, bo jakoś to z moim wykładem też się wiąże, że tu nie o to chodzi, że mamy zezwalać na agresję na przykład, czy przemoc. Tak. Uczyć dzieci przemocy, to zupełne nieporozumienie. Akceptacja polega na tym, że jakby to dziecko w takim stanie, gdy bije młodszego brata, jest w jakimś poruszeniu efektywnym, no coś się z nim dzieje. Ale oczywiście w tym momencie stawiamy granice, czyli uczymy odpowiedzialności dziecka za swoje zachowanie, za sposób przeżywania emocji. To nie znaczy, że mówimy mu, ty nie jesteś zdenerwowany, ty nie czujesz smutku, ty nie czujesz złości. My mówimy, tak, wiem, czujesz złość na brata, ale nie wolno ci go krzywdzić. To czyli też nie znaczy, że nie masz prawa tego czuć, prawda? Tak, nie czujesz, masz prawo czuć, ale nie masz prawa bić. Czyli chodzi o, w dalszym toku tych rozważań, chodzi też o granice, które stawiamy i które uczymy stawiać dziecko już od pierwszych, no, właściwie dni życia, prawda? Natomiast akceptowanie emocji polega po prostu na tym, że okej, akceptujemy, no nasze dziecko jest zdenerwowane. I nie mówimy, no nie, ono jest złe, po prostu jako człowiek jakiś taki się urodził już zły. Nie, po prostu akceptujemy, że mógł się zdenerwować, natomiast wyraźnie stawiamy granice i wyraźnie też uczymy dziecka odpowiedzialności za sposób wyrażania swoich emocji, czyli za jego zachowania. Bo jeżeli nie jesteśmy odpowiedzialni za sposób wyrażania emocji, no to nie jesteśmy w stanie funkcjonować społecznie. Tak. W ogóle, no to co właśnie powiedziałaś, pozwalanie dziecku na wszystko tworzy bardzo niebezpieczne jednostki w ogóle w społeczeństwie. I jak kiedy ty powiedziałaś ten przykład pierwszy w sklepie, tak? Klasyczny przykład, dziecko tupie, szarpie, kopie mamę, bije mamę, to przecież nieraz się gdzieś widzi. No i wtedy nieraz mamusia mówi, stop syneczku, nie rób tak. To dana mamusia nie jest kompletnie świadoma do końca tego, co się dzieje. Reakcja powinna być stop. W zależności od tego, jakie jest dziecko, jak świadome, nieraz warto chwycić za ramię. Stop. To mnie boli. Nie ma zgody na to, że ty mnie bijesz. Ja muszę wyrażać też emocje, że ja coś czuję, tak? W przykład z młodzieżą. No to w ogóle jest ciekawy temat, można byłoby godzinami. To, w jaki sposób młodzież gdzieś tam wyraża swoje emocje, często dając sobie prawo, że właśnie krzywdzi, okalecza, poniża, wyśmiewa inne osoby. I wtedy powinno być zdecydowane nie. W różny sposób wyrażone, tak? Nie. Ale nie może być, no bardzo proszę, no nie rób tak, albo to jest w ogóle nie zajęcie stanowiska odpowiedniego, ale musi być wyraźne, na to nie ma zgody. Myślę, że to też jest kwestia uczenia dziecka zasad od początku jego życia, czy jakichś reguł społecznych. W domach osób wierzących, no tutaj mamy bogatsze, powiedzmy, więcej takich narzędzi, bo też pokazujemy prawo Boże, czy też konsekwencje zła, czy czynienia zła. Natomiast w domach, powiedzmy, w których osób niewierzących, przyjmuje się jakiś kodeks moralny jednak. Chociażby samo prawo. Czyli w ogóle to, że jako społeczeństwo, jako ludzie, jako cywilizacja potrzebujemy prawa. Czyli jakichś reguł. No i tych reguł też się uczymy od pierwszych w sumie dni, lat życia. temat religijności w tej kwestii jest bardzo ciekawy, dlatego że no, nie wiem, wydaje mi się, że religia dość często działała w taki sposób, że te emocje traktowała, przynajmniej te negatywne emocje, jako coś, czego w ogóle nie powinno być. Że złości nie powinno być i w tym momencie no, wychowanie pod kwestią, w kwestii emocjonalności w takich religijnych domach mogło wyglądać tak, że ludzie uczyli się tego, że gdy pojawia się u nich jakaś złość, to w ogóle nie mają do tego prawa. W związku z tym nie uczyli sobie z tym radzić w jakiś zdrowy sposób. I teraz jak oni mają wychowywać dzieci tak, żeby dzieci sobie radziły w dobry sposób z tą emocją. Tak jest. I właśnie dlatego mamy konferencję mówiącą o profilaktyce zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Właśnie dlatego jako Kościół również staramy się wychodzić naprzeciw temu, aby w zdrowy, również emocjonalnie, psychicznie, duchowo, społecznie, w zdrowy sposób rozwijać nasze rodziny. Dziękuję Wam za wspólną dyskusję. Dziękuję widzom za udział w tej części, w tym panelu. Będziemy mieli teraz przerwę do godziny 11:55 i zapraszamy na kolejną część i kolejny temat.